Profesor Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dewastacja środowiska naturalnego to nie tylko zniszczenie wody, zniszczenie powietrza, to również wymieranie gatunków czy choroby cywilizacyjne, które przecież są pokłosiem zniszczenia i dewastacji środowiska. W dobie kryzysu ekologicznego nasze centrum, Centrum Ekologii i Ekofilozofii, już od 20 lat prowadzi interdyscyplinarne studia z ochrony środowiska. Owe interdyscyplinarne studia to oferta skierowana do studentów, która obejmuje zarówno przedmioty przyrodnicze, takie jak biologia, ekologia, ekotoksykologia, jak i przedmioty humanistyczne, prawo, edukacja środowiskowa, ekonomia środowiska. Studentom naszym również polecamy przedmioty niespotykane gdzie indziej, takie jak etyka środowiskowa, bioetyka czy filozofia przyrody. Tak holistyczna wizja przyrody sprawia, że nasi absolwenci bardzo łatwo odnajdują pracę zarówno w różnych laboratoriach czy jednostkach monitorujących stan jakości środowiska, jak i w administracji, tam gdzie podejmowane są decyzje dotyczące ochrony środowiska. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasi studenci przechodzą nie tylko przedmioty teoretyczne, praktyczne, ale cały szereg przedmiotów terenowych w Kampinoskim Parku Narodowym, Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym czy w naszej bazie terenowej zlokalizowanej 70 km od Warszawy w Dolinie Środkowej Wisły. Na drugim poziomie, poziomie studiów magisterskich, jako jedyni w Polsce oferujemy nie tylko studia w języku polskim, ale również studia w języku angielskim Sustainable Studies, studia zrównoważonego rozwoju. Nasi studenci polscy i zagraniczni mogą uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez naszych wykładowców z naszego centrum, jak i osób, które zapraszamy z całej Europy, z Islandii, z Rosji, z Włoch, Czech czy ze Słowacji. Serdecznie zapraszamy Cię do tego, abyś wszedł w grono naszych studentów, studentów ochrony środowiska i poznał przyrodę nie tylko od strony przyrodniczej, biologicznej, ale również i humanistycznej. Cześć, nazywam się Paweł Pełka, jestem już na 5. roku ochrony środowiska na UKSW. To, co skłoniło mnie do podjęcia nauki na UKSW, to wiele pozytywnych opinii na temat społeczności tworzonej jednocześnie przez wykładowców oraz studentów. Kolejnym fajnym argumentem dla mnie, mimo różnorodnych zainteresowań zwierzęta, rośliny oraz różnorodne kwestie humanistyczne, było to, że w ochronie środowiska mogłem się odnaleźć, głównie przez to, że na drugim roku jest podział na specjalizacje, czyli ścieżki do wyboru. Są dwie, jedna humanistyczna, a druga bardziej przyrodnicza, dzięki czemu każdy może znaleźć coś lepszego dla siebie. Dalej, co uczenia nam oferuje, to różnorodne kursy. Ja uczestniczyłem w kursie GIS, czyli w kursie omawiającym korzystanie z programu analizujących dane oraz umiejscowienie ich na mapie, który jest bardzo popularny w każdym urzędzie oraz na całym świecie i jest wykorzystywany w każdym urzędzie w Polsce. Także według mnie każdy z nas może z łatwością odnaleźć się na rynku pracy. Kolejnym kursem, w którym uczestniczyłem, był kurs ISO, to dzięki któremu będę mógł w przyszłości przeprowadzać audyty. Dla mnie jeden z ważniejszych argumentów był także prężnie działający samorząd oraz koła naukowe. I dzięki temu właśnie tutaj mogę podać przykład koła naukowego przyrodników, któremu teraz przewodniczę, więc serdecznie Was zapraszam do uczestniczenia w życiu koła oraz także uczestniczenia w życiu całego UKSW oraz ochrony środowiska i do zobaczenia.